I zrobimy sobie rewaling, rekulking. Kto tu był? Po co to robił? Patrzcie, ile kulek mi siadło. Ty, te kulki są za duże chyba. Najważniejsze, żeby tu żadnego syfu nie było, żeby nic nie wpadło. Więc oby było dobrze. Dokończmy tę historię. Słuchajcie, dzień kolejny. Wylutowałem GPU, wylutowałem 3 pamięci VRAM i patrzcie teraz. Sam laminat nie wygląda najgorzej. Kostka pierwsza, druga, trzecia. Ale tutaj widać takie ślady. Co to może być? No co? To patrzcie teraz. Na 3-4, uwaga. Odwracamy pamiątkę, cyk. I co tu mamy? Słuchajcie. Co jest grane? No kurde, niestety, ale mamy pozrywane pady lutownicze w pamięci. Co z tym zrobi? Nic. Tego nie ma sensu regenerować. Jest musztarda po obiedzie, więc to oznacza jedno. Tutaj było fest i tyle. Fest jebnęło w tego laptopa, powyginało płytę, układy się poodrywały i weź to rób, no spróbujemy. W tym momencie to nabiera coraz mniejszego sensu lutowanie takiej płyty, bo to się tak wydaje, no ale lekkie to nie będzie. No i pytanie, czy jest zwarcie, bo wylutowałem 2 czy 3 pamiątki. Sprawdźmy, czy jest zwarcie. Końcówki pomiarowe w dłoń, czarny do masy, czerwony do zasilania RAMów. I ile mamy? 0,70. Kurde, tu jest dalej gdzieś zwarcie, czyli mamy 2 pamięci, sorry, mamy 3 pamięci, plus jeszcze z tej strony. Gdzieś jest cały czas zwarcie, czyli pomimo braku GPU, pomimo 3 pamięci, których już nie ma, wylutowałem, dalej jest zwarcie, coś jest nie tak. Także demontujemy pozostałe pamięci i lecimy. VRAMy usunięte. Sprawdźmy, jak wygląda laminat i dokonajmy pomiaru bez tych pamięci. Pomiar numer 2. Sprawdzamy. Patrzymy w prawy górny róg. No okej, słuchajcie, mamy 99 ohmów na zasilaniu sekcji od pamięci VRAM. Pomiar numer 2 wykazuje znacznie wyższą rezystancję, czyli jest ok. Już się bałem, bo tak 90 ohmów to i tak bez RAMów coś jest nie halo. Czyli albo któraś z tych pamięci jest walnięta, albo ta pasta, która była pod tymi kostkami, spowodowała tak czy siak zwarcie. Musimy oczyścić wszystko z domieszki tej pasty i szukać Wally'ego. Pokażę wam w ogóle jeszcze, jak wygląda kostka z tymi zerwanymi padami, gdzie ją umyję i zrobimy zoom. Patrzcie. W tym miejscu był kiedyś pad. Ta linia wchodzi w głąb, w drugą warstwę na przykład całej pamięci GDDR6 i niestety jej regeneracja jest praktycznie no, niemożliwa. Tu był kolejny pad, to jest taki mały zadziorek. Ciężko nawet pokazać w bardzo dużym powiększeniu, że coś takiego istnieje. Niestety to są właśnie linie sygnałowe, gdzie choćbyś się mega starał, no to regeneracja tego może by była możliwa, ale pokażę wam, co jest grane. Zetrzyjmy trochę wierzchniej warstwy tej pamięci. I teraz tak, mamy usuniętą pierwszą warstwę solder maski i widać na przykład
Pierwszy pad od lewej. Brakuje środka, ale po lewej w tym miejscu i tutaj są takie, tak jakby, nie wiem, uszy misia i to są dwa pady sygnałowe, które właśnie wchodzą w laminat, w głąb. Tak samo tutaj, pad kolejny. Środeczek to jest miejsce, gdzie jest lutowana kulka, natomiast pola sygnałowe rozchodzą się na dwa fronty. Lewa strona, prawa strona. Tak samo tutaj. To wygląda centralnie, jak taka mordka misia. W tym miejscu i w tym. I to są właśnie sygnałówki. Natomiast jeżeli mamy takie ciągłości, tak jak tutaj, 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 to wszystko to są już masy, prawda? Natomiast mówię, to są pola sygnałowe. I weź teraz w razie czego spróbuj zregenerować taką linię. No to się nie godzi. I o co chodzi? W tym celu wpisałem sobie na internetach oznaczenie tej kości K4ZAF, coś tam, nie? Wyskoczyła nagle oferta na Allegro lokalnie i okazało się, że taka jedna kostka kosztuje 50 zł. Zamówiłem dwie, paczuszka przyszła zawczasu, sprzedawca pisał w ogóle w aukcji, czy to faktycznie do mnie to wysyła, czy nie. Także zobaczymy, co napisał. Jest tu jakiś list od sprzedawcy. Cześć Spox, miło mi, że kupiłeś pamięci z mojej aukcji. Gdy zauważyłem nick kupującego, to musiałem zapytać, czy to właśnie ty, miły akcent wczorajszego dnia. W ramach wsparcia kanału przekazuję kilka sztuk więcej pamięci modelu, który kupiłeś i dorzucam jeszcze kilka sztuk drugiego modelu. Wow, ciekawostka, że pamięci, które sprzedaję, były przeznaczone na upgrade koparek do ETH, ETC. Demontowałem ze sprawnych płyt pamięci 1 giga, zastępując je nowymi 2 GB. Dlatego też takie przesyłam. Nowe 2 GB oraz 1 GB z demontażem. Może ci się przyda do jednej i drugie. Pozdrawiam chłodno, a w te upalne dni życzę udanych napraw. Robert. PS. Proszę o pozdrowienie mojego syna Krzysztofa. Młody już umie lutować. No widzicie to? PS. Oglądając twój wtorkowy odcinek Walka z wściekłym metalem, pomyślałem, że można stworzyć za pomocą próżniowego chwytaka narzędzie do szybszego odsysania metalu. Także Robercie, dziękuję za miły akcent i pozdrawiam ciebie i syna Krzysztofa. Fajnie, że się młody interesuje lutownicą. Dlaczego nie? Sprawdźmy właśnie, co przesłał nam Robert. Cyk. I w ogóle, ja tutaj zauważyłem, że jedna kostka była walnięta. Okej, no to mówię, zamówię dwie. Jak się okazało, tutaj demontując kości, druga miała pozrywane pady, a Robert nam zrobił gifta. No fajnie. Sprawdźmy, co jest grane. Ty, ile on nam tego wysłał? O kurde, ty, patrz co się dzieje. Nówka, oryginał, nieśmigane, takie rzeczy się nie zdarzają. Ale fajnie, panie Robercie. No petarda, słuchaj, wysłałeś mi tych kości o wiele więcej, dziękuję. Przejdźmy jeszcze na mikroskop i zobaczmy, jak wyglądają nowe kulki od tych pamięci od Roberta. Czy to faktycznie jest nowe, czy nie nowe? No panie, mucha nie siada, patrz, wszystko nówka. Eleganckie, jakie piękne kule. No, spoko to wygląda. Nie no, piękna sprawa. Fajnie, że w Polsce mamy sprzedawców, którzy mają coś fabrycznie nowego. Nie jest to żaden refurb, nie ma tu żadnych śladów regeneracji, nic. Oryginalna kostka 2 GB w jednej pamięci. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że już jest ostatnia prosta. Wystarczy zalutować elementy, ciach, robimy test. Nie, niestety nie. Podczas demontażu ramów tam jest delikatnie zruszona solder maska. Teraz musimy to wszystko poprawić, uzupełnić braki. Tam jest zerwany jeden pad na wiramie. No i dopiero wtedy nastąpi wlut właściwy. Laminat ogarnięty.
I tak się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens. Zobaczcie, już raz lutowałem GPU, krzywo siadł, bo płyta wygięta. Takich rzeczy naocznie nie widać, no bo skąd? Teraz okazuje się, że zwarcie na VRAMach, po ich zdemontowaniu zwarcia nie ma. Któraś z tych kostek może być faktycznie jeszcze trzaśnięta, trzeba będzie jej mierzyć. Każdą z osobna. No i niestety, co tu można powiedzieć? Czasy robią się coraz to gorsze, no bo to już jest taka cienka granica pomiędzy sensem, opłacalnością, ryzykiem. Jak wam się podoba coś takiego? Takie mocne, ale to mocno, bardzo mocne rzeźby w tych laminatach. No kurczę, napiszcie komentarz. Ja wracam do kulkowania 8 pamięci VRAM plus ich mierzenie. Przed wykonaniem właściwego reballingu tych pamięci zmierzmy je. Na szczęście w tym wypadku mam board view i patrzcie. Elegancko widać, co jest co. A o co chodzi? Board view ustawiamy w takiej samej orientacji, co nasza kostka. W tym wypadku, zobaczcie, w lewym dolnym rogu mamy strzałeczkę, która mówi, że to jest pin numer 1 i tak samo na board view. I czym jest linia numer 1? Jest to zasilanie główne w prawym górnym rogu, widać? FBVDDQ, czyli ta linia 1,2 V, która wchodzi na RAM, czyli każdą kostkę mierzymy pomiędzy 1 a 2, bo 2 to jest GND, czyli miernik w rączkę i pomiar 1 względem 2. Dokonujemy pomiaru i mamy rezystancję 0,38, czyli bardzo wysoka. Kostka jest sprawna. Czynność powtarzamy 8 razy. Ramy przekulkowane. Czas na RTX-a 3080. Reballing tego koleżki też zrobiony. I powiem tak, idą bardzo trudne czasy, bo sytuacja, w której musisz lutować jedno GPU jest ok, akceptowalna, ale kiedy lutujesz GPU i 8 pamięci VRAM, to jest łącznie 9 reballingów. Hello! To jest przesada chyba. Czy uważacie, że to jest przesada, czy nie? Czy lepiej tego nie robić? Dajcie znać w komentarzu. Teraz topnik na płytę, na laminat i robimy wlut na Jowy.
cyk i wróżbita Szymon wraca do akcji. Karta graficzna wlutowana, wiramy też, ale czy dobrze, czy równo, czy siadło, czy się wygięło, nie mam zielonego pojęcia. Kurczę, aż mi się nie chce sprawdzać, bo nie chcę się dowiedzieć, że jest lipa, że jest kicha i w ogóle jest do dupy. Po prostu nie chcę tego widzieć, no ale muszę to sprawdzić, no i jak nie. Więc idziemy na mikroskop i zobaczmy, co się dzieje. Czy znowu jest krzywo, czy jest jednak lepiej. Jesteście gotowi? Dobra, zaczynamy. Patrzymy na ramy. Czy ramy siedzą równo? No stąd widać, że ta pamiątka siedzi spoko. Ta kolejna też fajnie. Kolejna pamięć. Okej. Dalej lecimy. Powoli przesuwając. Ramy naprawdę spoko, 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 spoko. Nie ma się do czego przy***bać. No i teraz, słuchajcie, chipset graficzny. Równo będzie, czy nie będzie równo? Ta strona... No kurde, tutaj... Kurde, siedzi równo. Lecimy dalej. Z tej strony mam wrażenie, że chipset siedzi ciut niżej. Lecimy na kolejny róg. Robimy zoom. No i ch**ja. Nie wlutował się. Słuchajcie, nie wiem czy to widać czy nie, ale kilka kulek w tym rogu no centralnie nie łączy. I to nie jest dużo padów. To jest naprawdę tyle o ile, tak dosłownie nie wiem, 15 kulek, 20? Czyli wszystko rozchodzi się o ten róg. Na nim tutaj jest mały niekontakt. Zróbmy teraz pomiary. Czy jest jakieś zwarcie, czy nie ma, bo tego też nie wiem. Miernik ustawiamy w pomiar dystancji i sprawdźmy sobie, co się dzieje na ramach. ohmów. No dobra. Fazy od GPU. 1 ohm pływa. No źle nie jest. Dobra, spróbuję wsadzić płytę do budy. Zobaczymy, czy się coś zainstaluje, czy nie. Prawdopodobnie nic z tego dobrego nie wyjdzie, no ale lepiej to sprawdzić. Tasiemki już po kolei powpinałem. Złapmy go na 3 śruby na krzyż, żeby płyta nie wyskoczyła. Ty, to ma matrycę 360 Hz. Wow. Spróbujmy go uruchomić z włącznika. Ty. Zapaliła się klawiatura. Ło, jakie ładne RGB, ale fajne. Naprawdę spoko. Ładnie to wygląda, naprawdę. Poczekajmy, bo wiecie, to jest pierwsze uruchomienie. No i ciekawe, czy da obraz w ogóle, bo różnie może być. Czekamy cierpliwie, a ja w międzyczasie załatwię zasilanie z Korada. Z tego, co widać tutaj po prądzie pobieranym przez laptopa, to bym powiedział, że tylko bateria się ładuje, natomiast system, obraz... No nie. Caps Lock nie reaguje na wciskanie, nie zapala się na nim dioda, czyli ten laptop nie przechodzi w tym momencie procedury POST. Może zmienimy soket z ramem na drugi. Teraz włączymy go bez baterii, bo chcę zobaczyć, jak prąd pływa. Czy pływa? O, może tak. 17 mA i nic się nie dzieje. 34. Ściśnijmy włącznik. Dobra, 700 mA. 2.0, 1.9, 0.6, 0.7, no on się zachowuje tak, jakby miał dać obraz. Kurczę, widzicie te wyżyny doliny, no. Come on, baby, startuj. Co to, matryca byłaby zepsuta? Nie, no on miał sprawną matrycę. O, o, jest napis. Republic of Gamers, czyli albo brudny soket z ramem, czasami trzeba przemyć go, przetrzeć, różnie bywa. Teraz czekamy. Dysk nasz testowy, więc potrzebuje trochę czasu. Odpalmy sobie menadżer urządzeń i ciekawe, czy on w ogóle będzie widział kartę graficzną. Jest podstawowa karta graficzna. Ciekawe. Dajmy mu... Śmrugnęło. Dajmy mu internet. GPU-Z widzi podstawowe informacje odnośnie BIOSa, wersji jednostek cieniujących, ilości, natomiast nie widzi zegarów.
No nic, może trzeba go zainstalować. I w sumie wejdźmy do BIOSa, zobaczmy, czy tam widzi kartę graficzną 3080. No ale w sumie, co nas interesuje, to czy w BIOSie ci pokaże Asus RTX-a, czy nie. To on ma być na pulpicie widoczny i ma być wydajny, ma być moc. No tak, jest. Zobaczcie, NVIDIA RTX 3080 laptop GPU. Odpalamy menadżer urządzeń po restarcie. Dalej nie ma karty graficznej. Coś tam mruga, ekran. Kurczę, RTX 3080 nie ma wykrzyknika. Na tym etapie można powiedzieć, hurej, udało się, działa. No ale coś wyczuwam, że po restarcie będzie... Jak Furmark zobaczyłby 3080, to już jest bardzo dobrze. Oczywiście nie widzi. Szkoda. Ale odpalmy go. 6 FPS-ów. RTX na pewno nie trybi. Teraz robimy restart i chwila prawdy. Nadmienię, że jest 1:54 w nocy. Oby takie nocne siedzenie było warte zachodu. Odpalamy menadżer. Będzie kod 43 czy nie? Kurde, nie ma kodu błędu 43. O! Nie wierzę, że to zadziała. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, żeby to zadziałało. Odpalamy Furmarka. Kurwa, nie widzi. Nie widzi cały czas RTX-a. On nie zatrybi. Nie. Włączasz mu obciążenie i cześć. Nie ma, nie ma. To dalej nie gada, Andrzeju. Odpalmy GPU-Z-a. I co widzi na temat naszego RTX-a? No niestety, nie widzi wersji BIOS-a, nie widzi zegarów, nie widzi wielkości pamięci. Cały czas ten dupek jest niedolutowany. I co w takim wypadku zrobić? Jak to ugryźć? Dwa rebalingi, plus jeszcze tam w międzyczasie było dodatkowe grzanie, prostowanie płyty. No, pomysły mi się kończą. Słuchajcie, to nie jest takie hop-siup. No kurczę, walczę, próbuję, ale... No ręce mam związane, nie wiem jak do tego podejść dalej. Wychodzi na to, że jeżeli dostajesz sprzęt, który jest po faktycznie jakimś takim festpi***nięciu, ktoś przywali i potem ty chcesz to naprawić, lutować, to masz bardzo mało szans na to, żeby to się powiodło. Czasami jest szansa, że podczas podgrzewania tego laminatu faktycznie to się wyrówna. No ale w tym wypadku, no ciężko. Pady powyrywane, może równie dobrze, nie wiem, tam wewnątrz laminatu doszło do rozwarstwienia i pomimo, że ten układ i tak trochę krzywo siedzi, to jeszcze tam dodatkowo jest kicha. Dzisiaj muszę powiedzieć pas, bo jest późna pora. Także słuchajcie, jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napisz, co ty myślisz, zobacz, czy subskrybujesz kanał. I cóż, widzimy się w dalszych produkcjach. Dam wam oczywiście też znać, czy ten sprzęt ruszył. Może jeszcze tam spróbuję raz płytę wygrzeć. Nie wiem, pomyślę. Bajo, cześć.